Witam. Czy ten monitor może być monitorem mono? A może stereo? Słuchajcie. Dzisiaj na stół pójdą takie, że tak powiem, dwa sprzęty. Są to sprzęty HP. Może uda się z tego zrobić retrokomputer. Przede wszystkim mamy drugiego już tutaj takiego zapiętego. On nie ma, akurat ten nie ma PS2, ale za to ma COM i LPT. I będzie służył nam jako retro. Spróbujemy na tym dzisiaj postawić Windowsa, a najlepiej DOSa, z Norton Commander. Sprawdzimy, czy, bo jest kłopot przede wszystkim z tymi HP-kami, ze sterownikami do dźwięku pod DOSem. A tu jest taka fajna ciekawostka, czyli AM.com. A dokładniej już wam pokazuję. A dokładniej to jest AM.com monitor model AM1423VBW. Jest to monitor mono. Jak widzicie, nie tylko w audio używało się nazwy mono, a tylko z tego powodu, że ten monitor jest mono, no, czarno-biały. Słuchajcie, podłączyłem sobie tutaj taki mały zasilacz, który mi się wala. Oj, sorry, bo tutaj mam mikrofonik w pobliżu. Zasilacz na 12 V do HP-ka. Podłączyłem klawiaturkę i będziemy myśleć nad konfiguracją tego sprzętu. Jak tu wgrać DOSa i podrzucić mu sterowniki, żeby to zatrybiło. Włączmy go najpierw, zobaczmy, czy to w ogóle działa. Ta-dam! Pierwsza sztuka zadziałała. Tu jeszcze mamy jedną taką samą. Co my tu mamy? Procesor VIA EDEN ESP 8133x6. Pamięć Memory Testing przeprowadziło nam czyżby 1 giga? Nie. 114 kilobajtów plus 6 megabajtów plus 16 megabajtów na grafikę, nie? Czyli jednym słowem mamy 128? Nie, no 1000. 1014 11 4688 K. Musimy sobie to przeliczyć, bo nie wiem, ale mi się zdaje, że to ma 128, 1 giga RAM-u. A teraz tak, dysk ATA, flash disk ADAA 328E, 64 MB. Mało, nie? Ale na retrokomputer 64 MB to już było coś. No dobra, co my tu możemy wejść? Możemy sobie wejść F1 Continue, F10 Enter Setup, czyli wchodzimy sobie najpierw do BIOS-u. System konfiguracja systemu. To jest tak, HP T5000 series produkt, VIA EDEN procesor ESP8000, czyli wszystko w jednym zintegrowane, procesor Speed 800 MHz, flash memory 64 MB. Memory 128 było, tylko że zabrało 16 na grafikę, czyli mamy dostępnej 112 MB. No to dobrze, mówiłem, nie 1 giga. Coś tu chyba nie ten. System ROM, wersja BIOS-u, tak? System ROM 6786R0. MAC adres karty sieciowej, słuchajcie, nawet mamy kartę sieciową w nim. O, wow! No tak, przecież to są sieciowe komputery. Numer karty sieciowej, UID numer, szasi?
seria CNV6330BGX. Sprawdzimy sobie właśnie po tym numerze tego szasi dokładnie, a co tutaj mamy? Tracking number. Same zera. Enter to input. Dobra, zobaczmy co tu jest. To wyjście. To wejście, znaczy enter as tab. Co my tu możemy zrobić? F5. Load optymalnie. Yes! A co? F10 safe exit, F1 general, F6 factory default. Default. Dobra. Spróbujemy sobie z tego wyjść. Tylko czym? Góra, dół, move. Góra, dół, move. Czyżby tylko F10? Yes. Wyszedł, ale ja bym chciał właśnie, żeby jeszcze tam wejść i zobaczyć, co on tu jeszcze może w tym BIOSie. Czy możemy sobie włączyć, wyłączyć, ojejku, nie chcę tego. Czemu tu escape nie chce działać, słuchajcie? Escape, quick. Czyżby coś to z klawiaturą nie jechało? Nie tak jest? To mnie tutaj kurde nie podziałamy. Panowie, nie rozpoznaje chińskiej klawiatury ten sprzęt. Trzeba będzie chyba się wpiąć inną. No cyrk. Dobra, jeszcze raz wyłączmy go sobie. Włączmy. F10. Dobra. Set user password. Zablokowane. No, czym to kurczę się podświetla cokolwiek? Gdzie ja jestem? Nie. Tylko tutaj mamy sleep time. Nie wiem co, onboard 1.0 wejścia, wyjścia. Virus protector. No dziwny BIOS, słuchajcie, no bardzo dziwny. Starodawny, ale dziwny. A może to jest trzeba w kolorze odpalić i wtedy będziemy mieli tu kolor. Ale tutaj odcień powinien być, słuchajcie. Chyba, że coś wtyczki nie łączą od monitora. Powinien być odcień mono. Save data. No tak. Coś tu jest nie tak, nie tak jest z tą klawiaturą. Tak mi się wydaje, chociaż strzałki działają. Exit nie działa. No, musimy sobie to przebadać. No dobra, weźmy sobie jeszcze, podłączmy tego drugiego, sprawdźmy czy ten drugi jest taki sam. Znaczy na pewno nie jest taki sam, bo nie ma portów. Nie ma wejść, wyjść, tylko sprawdzimy sobie dzisiaj, czy one działają. Jeśli działają, to zrobimy retro komputery z tego. Tak, grafika, czyli monitor. Klawiatura. Myszka. Dobra, gdzieś obojętnie. I zasilanie. No i dobra, włączmy go sobie, zobaczmy co tu to pokaże, czy to będzie to samo, czy nie. Patrzcie, też działa. F10 setup. Oczywiście escape'em nie możemy nic zrobić, nie. Yes. F10 setup. Do dołu przycisk też nie chce działać. Nie kumam na tego. Czyli jednym słowem coś mamy nie tego w klawiaturze, nie? No dobra. Sprawdźmy co on ma. Ten drugi w sobie.
Ma system. Wow. Loading. Nie widać oczywiście. Ojejku. Jeszcze klawiatur się zepsuło. O, nie odświeża, nie odświeża. Teraz zobaczmy, czy tak. Zobaczcie. Monitor nie przerabia tej rozdzielczości, którą sobie hapek tutaj ma ustawioną. I jednym słowem, musimy podpiąć inny monitorek pod to. Choćby nawet taki jeden ze zwykłych LCD. Żeby móc poustawiać to wszystko. Dobra, będziemy działać, słuchajcie, w następnych odcinkach. Prawdopodobnie jeszcze w tym roku. Podziałamy z tego komputer do retro, nie? Fajnie. Ten się nawet odpalił z systemem, tylko ja nie zdążyłem zobaczyć, jaką on ma pamięć, nie? Zaraz zobaczymy. Może wyjdziemy jeszcze raz do BIOSu F10. Jest, mamy. 533 MHz tylko procesor ma, czyli ma inne, widzicie? Tamten miał 800, ten ma 533. 32 MB flash, czyli połowa tego, co ten. I memory 64 minus grafika, czyli 56 MB RAMu. Reszta płyty głównej jest ten sam. Szasi CNV434044Q3. No dobrze. Czyli ten jest o połowę słabszy od tego HPK. Ale my to za chwilkę wszystko, znaczy za chwilkę pozmieniamy. Sprawdzimy, jakie ma złącza. Rozbieramy. Potrzebujemy śrubokręta. Odkręcamy nogę. I zaraz będziemy wszystko wiedzieć. O. Pokażę wam, jak wyglądają kostki w takim czymś. To są kostki pamięci, coś a la pendrive, tylko na IDE. Bo bodajże te są chyba jeszcze na 44-pinowe złącze. Nawet nie na 40, tylko 44. A z tego powodu, że przez te same złącze idzie zasilanie. Antares CP. Musimy to wyciągnąć stąd. To wcale nie jest takie łatwe. Tu śrubek nie ma. Tu śrubek nie ma. Tu mamy zaczaski. Tu mamy zaczaski. O, na dole. Musimy to tak zdjąć. Teraz tu zdjąć. Ogolić. No i teraz próbujemy to wyciągnąć i otworzyć. Tadam. Tu mamy głośnik, słuchajcie. Tak, na sztukę przykręcony przez kratkę wentylacyjną. Głośnik zakurzony strasznie. O! I tu mamy nasz dysk twardy. Już wam pokazuję, o ile mi się to uda. Momencik, muszę sobie tutaj wziąć, przełączyć kamerkę. Nie, to nie ta. A co go boli? Momencik. Hmm.
No, niestety, chyba jednak nie przełączę tej kamery. Czyli nie pokażę z bliska. Dobra, odetnijmy sobie głośnik i zobaczmy, jak to jest zrobione. Dobra. Pokazuję i objaśniam. W sumie to nie ma co tutaj pokazywać, objaśniać. Patrzcie, tu jest adapter naszego dysku. I tu ma złącze. Tak, 44 pin, 48 pin, sorry, nie 44. Pionowo z tej strony pamięci. Czyli możemy sobie tutaj taśmę dopiąć do dysku 2,5 cala. Czyli zwykły laptopowy dysk, stary. Ewentualnie tu mamy złącze, słuchajcie, do dysku 1,8 cala. No i teraz musimy sobie zrobić taki coś. Aha, tutaj mamy jeszcze, tutaj mamy pamięć. I ta pamięć, zobaczcie, nie masz, tutaj można było, tu były podwójny slot na pamięci, nie? Tylko że on nie jest tutaj wlutowany. Nasza cała pamięć jest tutaj już wlutowana prosto na płytę. I spróbujmy sobie tutaj podłączyć taką, za chwilkę wam pokażę przejściówkę. Moment, gdzie ja je mam? Czy ja je mam tu na wierzchu? Mam je sobie tutaj na wierzchu. Czy z której strony? O, zobaczcie. Patrzcie, ile takich dysków u mnie już się wala. O, tak wygląda właśnie te złącze. Zwykłe, stare ID44 plus 4 do zasilania. Czyli 48. Jest. Tylko czy to jest taka taśma? Nie jest taka taśma. Następna przejściówka. To jest przejściówka na Compact Flash. O, i tu mamy taką tasiemkę, zobaczcie. Tylko tyle, że to jest... W ten sposób ma być. A tu jest... Niestety, ale inna. Ta-daaa! Surprise. Czyli to nie jest... Albo nie jest złącze do dysku, albo... Jest inny model. No dobra. Tu są pamięci. O właśnie, żeby były te gniazda wlutowane, moglibyśmy sobie włożyć takie pamięci. 1 giga. Albo dwie jedynki, bo to większych nie obsłuży. Dwójek, DDR dwójek już to chyba nie obsługiwało. To są DDR jedynki. Made in China. Nawet tutaj zrobili Made in China. Dobra, wyciągnijmy sobie tą pamięć z tym naszym. O, tu jeszcze są zworki, słuchajcie, Slifey Master. Także jakbyśmy sobie zrobili w ten sposób, że... Tu też są te zworki. Safe Master, ale zobaczcie, raz, dwa, trzy miejsca wolne, a tu mam tylko jedną pamięć. Przelutujemy sobie te wszystkie pamięci na jedną płytkę i zrobimy sobie 4 razy większą pamięć. Akurat to, ten dysk ma 128 bodajże. Tak, te mają 128 MB, czyli Windows 9.5 już można postawić na takim jednym. Dorzucimy sobie 3 kostki, takie same z innych pamięci. O właśnie, choćby nawet i z tej możemy, nie, z tej nie możemy wybrać, bo to jest mała. Ale za to znajdziemy sobie takich pamięci więcej. I przy okazji sprawdzimy, jak lutuje lutownica T12956 minifala. Z grotem minifala. Patrzcie, jak szybko się nagrzewa. I ona naprawdę ma już 200-300 stopni. W tym czasie. Grocik minifala. 410. Wyłączmy. Nie ma sensu grzać, ponieważ zajmiemy się tymi pamięciami i przeróbką tych sprzętów
tych sprzętów w przyszłym odcinku. Pozdrawiam. No i życzę wesołych świąt, słuchajcie. Jakby nie było. Dla tych, którzy mi życzą wesołych świąt. Ostatnie dwa dni były bardzo wesołe. Dzięki.